Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym będzie akcja Jeep. Jedziemy na pole. I być tu zdrowym. Tu fajne były rządki. Ha. Ja pierdzielę, no. Jeszcze wczoraj były rządki. No, tędy weszły. Chuje, se siatkę wyrwały. Całe stado jakieś weszło i rozpieprzyło fajnych 5 rządków. No, to jest taka właśnie syzyfowa praca. Jakiś ziemniak jeden na wierzchu. Tutaj też jakiś na wierzchu. Przy drodze jedynie ostało się. O. Tyle mi zostało z 5 rządków ziemniaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przy drodze tutaj już nie działały. Tam wszystko zmucone. Dosłownie wszystko zmucone. To jest fajnie siatka wrośnięta. Tu już pierony podnosiły. Tu już rozjebane tak samo. O, widzicie? Rozjebana znowu siatka. Tak samo. Ta siatka rozmucona, o. Na siłę. Normalnie na siłę tu chciałem wejść. Nie mam czasu nagrywać na YouTube. Widzicie, czemu mam nie mam czasu nagrywać. Jak robię 10 razy to samo, no to potem normalnie człowieka krew zalewa. No i straciłem 3 dni roboty. Tak można powiedzieć. 3 dni roboty na marne.
No i będzie trzeba znowu to poprawiać. I znowu siatkę, kurde, siatkę przynajmniej jakoś poprawiać. Nie wiem, jak ja to zrobię. Spróbuję siatkę jakoś poprawić. Z jednej strony, z drugiej strony będą potem chciały wejść. Zaraz się okaże. Nie wiem, słupki musiały być co metr wpieprzone, żeby to, kurde, jakoś je zatrzymało. Te siatki też się nie da, nie wiadomo, jak naszpanować. Widzicie, no, o tu pierdoliły się sarny w to, tą siatkę już parę razy i wszystko ponaciągane we wszystkie strony. Nie wiem, kurde, nie mam siły już dosłownie do tej roboty. Normalnie jest świeża siatka, założona dopiero co w tym roku. No nie, w tamtym roku była założona ta siatka. No i jeszcze nie wrosła w ziemię, nie wrosła w trawa i podniosły pierony, kurde. Musiałbym kotwy co metr wbijać, żeby po prostu nie podniosły te dziki, kurde, ryjem tego w górę, tą siatkę. No tak trzeba będzie chyba zrobić, no co metr kotwa jakaś z patyka albo z czegoś i no nie ma innej opcji. No ale to pewnie siatkę rozpieprzą i tak, będą ryć na siłę, żeby wejść i rozpierdzielą tą siatkę tak czy inaczej. Zwierzyny tu jest aż nadmiar u mnie w okolicy. Siatki porozpieprzane, no wszystko trzeba grodzić, no bo jak człowiek nie zagrodzi, to nie będzie miał nic. A szykują się teraz ciężkie lata, więc jak się nie będzie mieć swojego, to nie będzie nic z tego. Dobra, biorę się do roboty, bo to zejdzie mi, kurde, z parę godzin. A few moments later. Miałem tak dużo zrobić, znowu nie zrobiłem nic. Jak zwykle. Już tu rozwalone jest. Ta siatka też, kurde, z zajebistej jakości chyba jest. A few moments later. No i praktycznie nas noc zastała. Nie jestem zadowolony z tej roboty, bo praktycznie nic nie zrobiłem, tylko tyle co ponaciągałem siatkę, rozciągłem tą, kurde, taśmę, no i poprzybijałem kołkami siatkę do ziemi, bo pierony, kurde, podnoszą ryjami siatkę, przełażą pod spodem. Jest masakra normalnie z tymi dzikami. Dobra, jedziemy w chatę. Idę sobie coś zjeść, zmontować dla was ten film, chociaż nie będzie na nim praktycznie nic ciekawego. Palmy maszynę, kurde. No i po dniówce. Dniówka minęła, a ja prawie nic nie zrobił. Nie zrobiłem nic przy turboloncinie. Tak, widzicie, tak to wszystko wygląda. I szósteczka. Idzie maszyna!
wszystko hamulce chujowe. Jesteśmy. Idzie na smyka. Nie wiem, czy coś widzicie, pewnie nic. Kończy ten dzień. Będziemy kończyć ten dzień. Jutrzejszy będzie jeszcze bardziej powalony. Pewnie też dalej nie będzie odcinka z Turbo Projektu. Nie wiem, kiedy ja to skończę, jak tak dalej będzie wszystko szło. Będę robił 10 razy to samo. Więc jeśli macie jakieś fajne sposoby na dzika, nie wliczając pastucha, bo ta działka jest niestety dość mocno oddalona, taki pastuch może zginąć, no nie ukrywajmy, a szkoda by było. I na dziki to pasowałoby też jakiegoś mocnego pastucha, takiego, żeby mu pierdolnęło tak, żeby normalnie wszystkie kłacory się temu dzikowi wyprostowały na grzbiecie. Więc no, takie coś pewnie kosztuje ponad 1000, więc no. Tyle. Jeśli macie jakieś fajne pomysły, dajcie je na dole w komentarzu. Ja myślałem nad drutem kolczastym, żeby rozciągnąć, albo jakiś żyletkowy samym dołem, żeby tam ryjem zaczął, kurde, podnosić tą siatkę, żeby się pokaleczył i się oduczy. No nie wiem, może macie jakieś lepsze pomysły, więc czekam na wasze sugestie. Ja kończę ten odcinek, jutro pewnie dalej będzie zabawa z tym, kurde, ogrodzeniem. Jeśli będziecie chcieć takie odcinki, żebym w ogóle coś takiego nagrywał, ale to będę nagrywał tak, mniej będzie gadania i nie będę skupiał się zbytnio na nagrywaniu tak samo. Jak mogę, robię o pitbajkach, no ale w ostatnim czasie mam naprawdę multum pracy innej i na pity troszeczkę brakuje czasu. Więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!